Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawiam nasze stanowisko do projektu uchwały z druku 2847. Naszym zdaniem nazwa uchwały jest zbyt długa. Trudno będzie ją zapamiętać, aby wpisała się w świadomość Polaków. Warto rozważyć, czy nie powinien to być Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Szkoda, że wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu uchwały zbyt lakonicznie wspomnieli o zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy koło Wejherowa. Na stronach internetowych Muzeum Piaśnickiego Instytucji Kultury podległej ministrowi kultury jest zapis, cytuję: w Piaśnicy zamordowani zostali przedstawiciele polskiej elity politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza Gdańskiego. Zginęły tam również osoby przewożone koleją z terenów III Rzeszy. Wśród nich były osoby chore psychicznie, przeciwnicy ideologii nazistowskiej oraz Polacy i Czesi mieszkający przed wojną na terenie Niemiec. W tym kontekście naszym zdaniem nazwa uchwały nie koresponduje z faktami. To oczywiście nie umniejsza zbrodni na Kaszubach i Polakach, choć w uchwale zbyt albo wcale nie wspomniano o Kaszubach. Warto by było jednoznacznie powiedzieć, kto tak naprawdę był zamordowany w Piaśnicy. Zwracam uwagę, że zbrodnia pomorska to neologizm przyjęty przez Instytut Pamięci Narodowej, który wyparł wcześniejszą nazwę, która funkcjonowała w obiegu publicznym, historycznym. Mianowicie była to krwawa pomorska jesień. I wreszcie kwestia ostatnia. Zaproponowana w projekcie uchwały data 2 października jest arbitralna i nieprzekonywująca. Owszem, 2 października 1939 roku padł wtedy Hel, ale to były działania wojenne. A tutaj mówimy o eksterminacji ludności cywilnej. Ta data z punktu widzenia historycznego wydaje się chybiona. Co więcej, eksterminacja ludności cywilnej rozpoczęła się od pierwszych godzin II wojny światowej. Gdy nadszedł 2 października 1939 roku, były już ofiary, wiele setek ofiar w wielu miejscach na Pomorzu. Wspominał o tym kolega poseł Mrówczyński. Może warto rozważyć, aby tę datę przenieść na 29 października, który poprzedza Dzień Zmarłych. Jak wskazują historycy, na przykład pani Bojarska, wtedy doszło do pierwszej egzekucji w Piaśnicy. Uważamy, pani marszałek, Wysoka Izbo, że uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni pomorskiej należałoby obchodzić w klimacie Święta Zmarłych. Dziękuję bardzo.